Charyzma, bezkompromisowość w poruszaniu kontrowersyjnych tematów oraz cięty język sprawiają, że zdobył zarówno rzesze wiernych fanów, jak i licznych przeciwników. Ej, tak ogólnie jak tu patrzę, musiałbym sobie takie włoski zrobić, nie? Zdobył zarówno rzesze wiernych... Takie szare. ...fanów, jak i licznych przeciwników. No bo umówmy się, Nitro albo kochasz, albo nienawidzisz. Aha. Ale to jak w pizdę dostałem, kurwa, pozdro widzowie. Wy kurwa za to zapłaciliście, frajerzy. Wierni po wygranej i po porażce. Kurwa, ale ładne dziewczyny tu są. Pozdrawiam was, dziewczyny. Proszę. Jest on twórcą kanału The Nitro Zyniak założonego w 2013 roku oraz jest jednym z najdłużej działających youtuberów w Polsce. Chociaż może powinienem powiedzieć, był jednym z najdłużej działających youtuberów w Polsce, gdyż od 2 lat nie ma tego kanału na YouTube, a jego działalność wpłynęła na całe pokolenie widzów. Sergiusz urodził się w 1900... Dobra, widzowie, spierdoliłem wam życie czy nie? Tak szczerze. Tak! W chuj! Dobra, robimy ankietę. Czy bardziej wam w życiu pomogłem, czy nie? Jestem pozytywną częścią twojego życia, czy nie? Tak, pozytywną. Nie, negatywną. Dobra, zobaczmy. Pozytyw... Kurwa, co jest? Kurwa, tylko 70%! Ja dzięki tobie rzuciłem fajki, ty próbowałeś, mi się udało. Aha. Nie no, kurwa, oszukana ankieta, trolujecie. Ale pozytywnym 77%. W 95 roku w Zabrzu i już od najmłodszych lat... Nie no, w Świętochłowicach się urodziłem, stary, ale mieszkałem w Zabrzu. Przejawiał zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi. Z filmu The Nitro Zyniak Historia Niezmyślona w Fame MMA dowiadujemy się, że jako dziecko miał krótkie epizody z judo, szermierką, a ostatecznie z piłką nożną, którą trenował w szkółce Górnika Zabrze. Jego sportowa pasja towarzyszyła mu przez kolejne lata, nawet... Tak, faktycznie 77%. ...po przeprowadzce do Hiszpanii w wieku 11 lat. Hiszpańska część Nitra to okres pełen zmian i nowych doświadczeń. Mieszkał tam przez 10 lat łącznie, aż do 2016 roku, podczas których kontynuował grę w piłkę nożną w lokalnym klubie, jednak z czasem, jak to często bywa, życie towarzyskie i młodzieńcze rozrywki zaczęły prze... Kurwa, nigdy alkoholu nie piłem jakoś. ...przeważać nad sportowymi ambicjami. W hiszpańskiej szkole radził sobie całkiem nieźle, choć jego zachowanie często było źródłem problemów. Jak sam wspomina, był typowym buntownikiem, który mimo problemów z dyscypliną potrafił zdawać kolejne klasy bez większych trudności. Nie obyło się jednak bez zawieszenia w prawach ucznia, a sam Nitro przyznaje, że miał swój okres bycia oprawcą w stosunku do nauczycieli i uczniów. Kariera Sergiusza na YouTube rozpoczęła się w 2010 roku, gdy ten miał zaledwie 15 lat. Pierwsze kroki stawiał grając w popularną grę Metin, co pozwoliło mu nawiązać pierwsze relacje z innymi polskimi twórcami. Te kontakty okazały się kluczowe w jego dalszej karierze. Lata liceum to dla Nitra czas, kiedy jego kanał zaczął zyskiwać naprawdę na popularności. Stało się... Byłem mega... Co kurwa? Co to jest? A, tutaj jestem, treszykiem tu jest wujek, zobaczcie. Zaraz huka spierdolę pewnie. To głównie dzięki grze w League of Legends i Samu i to właśnie wtedy zaczęła się jego prawdziwa przygoda z YouTube, która bardzo szybko przerodziła się w dynamiczny rozwój jego kanału. Dobre Nitruś, ale że ziom tym pająkiem na prawdziwą... Ale powiedziałeś, że jestem chujem przed chwilą, że mam tym nie... Publiczność była podzielona. Z jednej strony miał on bardzo oddanych fanów, którzy cenili jego szczerość i bezpośredniość, ale też przede wszystkim... Słynny meetup pod manufakturą. A miałem to jebany głos. Licznych krytyków, którzy nie do końca zgadzali się z jego poglądami i sposobem ich wyrażania. Jak jest obecnie, Sergiusz nie unika trudnych tematów, często wypowiada się w sposób zdecydowany, wręcz populistyczny, co budzi skrajne... Co kurwa? Dzięki, Krystian, kurwa, bo tu jakiś hejter nagrał film o mnie. Uczyniłeś moje życie. Ja populistą. Jak ja całe życie muszę zapierdalać pod fale, kurwa. A prąd morski bywa niebezpieczny. Emocje. Jego opinie są zazwyczaj czarno-białe. Bez miejsca na kompromisy, co przyciąga zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Co jeszcze... wpłynęło na popularność Nitra? Przede wszystkim jego streamy. To właśnie to pozwala mu na zacieśnienie relacji z widzami i wielogodzinne rozmowy przy kultowej kolce stały się już chyba po prostu jego znakiem rozpoznawczym. To podczas tych transmisji można poznać prawdziwego Sergiusza i... O, wiecie co tutaj jest?
To jest lista pocztówek, których nie wysłałem. Tu nawet wypisywałem jedną. Tu są wasze pocztówki. Jesteś tu wituchna. Jako czwarty dałeś się wyruchać. Ciasna relacja. Po chuj się przyznajesz do tego? A. Pocztówki zostały wysłane. Jebać lokalnych listonoszy, jak wam nie doszły. Jego osobowość... Ja za 20 zł wylosowałem, to chuj w ciebie. No dobra. ...i sposób myślenia. Widzowie doceniają jego bezpośredniość i autentyczność, co sprawia, że jego społeczność jest niezwykle zżyta z twórcą i przede wszystkim sami ze sobą. W tym filmie przyjrzymy się bliżej tej fascynującej historii... Kurwa, ale tutaj... Kto ma zrzut z mojego kanału? Kurwa, ale na GTA robiłem dobre wyświetlenia, stary. Gruby daily vlog. Tu pamiętam, jak krzyczałem, że jestem gruby, miałem 73 kilo, teraz mam 10 więcej. I unikam tego tematu. No. Moja kochanka dostaje mandat w drodze do... Kasiks była moją kochanką? Pojedynek na muki, powrót naturala. Bójka w sklepie. Mój pierwszy samochód. Q&A, zapytaj rodzinkę. Unboxing BMW M2 oraz Sandra znowu robi awantury. Pojebane. Gdzie to tour? A nie wiem, kiedy to jest, stary. I odkrywając, co sprawia, że Sergiusz Górski jest tak wyjątkowy i dlaczego jego twórczość miała tak ogromny wpływ na wielu ludzi. Ponieważ to właśnie w 2013 roku założył on swój kanał The Nitrozyniak, zdobywając pierwszą popularność dzięki serii zabawnych telefonów i pranków. Początkowo sam to traktował jako formę rozrywki, będąc po prostu... Nie pierdolę, jaki kanał, Nitrozyniak Bogiem. Coś takiego, stary? Nie ma, stary, już takiego kanału. Ale było. Młodym chłopakiem szukającym sposobu na wybicie się, jednak oryginalne filmiki z telefonów są obecnie niedostępne z powodu bana, ale na YouTube możemy znaleźć mnóstwo, wiele ponownie zaploadowanych materiałów, które już wtedy naprawdę zdobywały sporą popularność. Bo ja czytałem w internecie, że też bardzo zależy od unerwienia miejsca i od grubości, tak? I ja właśnie nie wiem, czy mam wystarczająco grubego, żeby mnie nie bolało. W tamtym czasie podobno... Ja pierdolę! Nie, no kurwa. Kurwa, z takim głosem dzwonię do studia tatuażu. O tatuaż na kutągu. Kurwa, mać. Nie wracamy, ni chuja. Podobne treści były bardzo popularne, pranki i żarty stanowiły stały element YouTube, a niektóre z tych telefonów przekraczały granice dobrego smaku. Można powiedzieć, że zrobił sporo dobrego przez swoją karierę, inni powiedzą, że zrobił sporo złego. Ja z mojej strony powiem, że telefony raczej akurat do wielkich występków nie należały. W swojej karierze miał zdecydowanie o wiele większe dramy i jedną z tych dram była m.in. drama z Dissem. A jeżeli nie wiecie, kim jest Diss, to również nagrałem materiał na ten temat, więc serdecznie zachęcam się z tym zapoznać. To właśnie Diss oskarżył go m.in. o to, że Nitro w League of Legends cheatuje. Diss miał rację. Nitro był cheaterem. Był cheaterem, Nitro. Grał na bolu. Co ten kurwa kondon mówi? Kto to kurwa był? Co to jest ten tutaj? Nie no, panie Rybson Lol Gambit, czerwona karteczka. Rybson się rozjebał, ty. Rybson, rozjebałeś się jak najgorsza chujoza, jak ty mogłeś coś takiego? Stary, miałeś NDA kurwa podpisane, jak byłeś w Pompatinie. Ja, rura będzie rurą. Diss miał rację. Nitro był cheaterem. Był cheaterem, Nitro. Grał na bolu. Sergiusz upierał się, że jest niewinny i że absolutnie to nie miał miejsca i panowie mieli nawet własną konfrontację na TeamSpeaku. Czy nie uważasz, że lepiej by było, gdybyś po prostu powiedział widzom prawdę? Ciekawe, czy tutaj będzie ten fragment, jak mu powiedziałem, że mu mogę na PGA wpierdolić. To był peak performance'u, widzowie. Prawdę, że no, chłopaki, dobra, zostałem bana, odchodzę od LoL'a lub nie odchodzę od LoL'a i więcej tego nie zrobię. Nie uważasz, że na tym byś wyszedł lepiej? Czy nie uważasz, żeby było lepiej, jakbyś się przyznał, że twój stary to Bin Laden? Kolejnym istotnym... Ja pierdolę, jaki byłem zabawny! O!
kurwa, jestem totalnie zabawnym ziomkiem. Istotnym aspektem życia Sergiusza w tamtym czasie jest jego związek z Sandrą, który odgrywa dużą rolę w całości jego twórczości. Sami poznali się w 2014 roku przez internet, a niedługo później spotkali się na platformie Omegle, co stało się początkiem ich relacji. Ładny masz uśmiech, zakochałem się. Myślę, że ta historia akurat sama w sobie ma spory happy end, gdyż w 2017 roku Sergiusz i Sandra zostali rodzicami, a Sandra znana... Kurwa, w 2015, ty chłopie! Zajebałeś 2 lata Nikodemowi. W internecie pod pseudonimem Slity prowadziła swój kanał, gdzie często pojawiały się rodzinne wyjazdy i życie codzienne, a tam właśnie również ich syn, Nikoś. W 2015 roku Nitro dołącza do grupy Ridgezone, jednej z pierwszych grup na polskim YouTubie, która postanowiła połączyć siły. W jej skład wchodzili tacy twórcy jak Isamu, Royo, Mandio czy Gimper, a grupa była pełna indywidualności, z czasem naturalnie się rozeszła. Tak naprawdę większość grupy działa w internecie do dzisiaj, a to tylko wskazuje, że chyba taka praca w ciągłej kooperacji nie była im zwyczajnie pisana. Plany były git, ale to nie miało sensu, tam kurwa, co jeden to miał jeszcze większego. Jeden się spóźniał 5 minut na nagrywki, to drugi następny raz się spóźniał 30 minut. To nie było fair w stosunku do wszystkich osób. A sam nasz dzisiejszy bohater w 2018 roku zaczął również streamować na Facebooku, gdzie spędził kolejne 2 lata, realizując wymagające kontrakty, które zobowiązały go do streamowania 80 godzin miesięcznie. Miał również... Mega wymagające. ...też inne oczywiście projekty, takie jak m.in. współtworzenie odnogi Fame MMA, czyli Hype, przeznaczonej dla mniejszych twórców. Jednak szczerze mówiąc, projekt po jednej edycji nie był już w ogóle kontynuowany. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jednocześnie tego, co się działo z Nitro, był fakt jego wystąpienia na Fame MMA przeciwko Unboxalowi i przeciwko Xayo. Zarówno jedną, jak i drugą walkę przegrał, lecz to nie zmieni... Co? Przegrałem? Nie, no kolejny raz mnie oszukali. Il duce, il duce. Jakie 5 minut, ja rucham minutę. Rucham tą scenę jak kurwę. Beni, vidi, vici, musolini. Il duce, il duce. Ty dalej pij wódkę jednego, to złamy, wytrażę mi w grupie. Ja to pamiętam inaczej. 921 przesyła 48 zł i 75 groszy. Wuja, to jest to ja. No, AI stary to właśnie chyba jest. Zmienia faktu, że naprawdę ogrom ludzi pojawił się na hali, żeby go wspierać. Jest jednak projekt, który zdecydowanie Nitro wypalił. Jest to przede wszystkim marka odzieżowa 7more7. Jest to absolutnie jego dzieło i marka powstała w 2008... Nie, kurwa, niech będzie, że moje, nie? Gdyby nie Łukasz, to by nie istniało to, stary. W 2018 roku, jak sam Nitro wskazuje, jego produkty są naprawdę dobrej jakości. Zorganizował on również test ubrań youtuberów, żeby pokazać wartość jego produktów. Jest to bardzo ważne, gdyż to właśnie 7more7 było jednocześnie sponsorem drużyny Nitra, czyli Pompa Teamu, w rozgrywkach m.in. Ultra League, czyli rozgrywkach League of Legends. Jeżeli mówimy o CS-ie, to również tutaj warto wspomnieć o bardzo ikonicznych dla polskiej sceny zawodnikach, gdyż m.in. w barwach Pompa Teamu grał Snax jeszcze do niedawna, zanim dołączył do Gamer Legion. To wszystko same pozytywy. Były jednak 2 największe ciosy w karierze Nitra, które zdecydowanie sprawiły, że jego rozwój nie przeszedł tak, jak normalnie mógłby przejść. Pierwszym ciosem z pewnością było usunięcie jego kanału na YouTube. Według informacji pozyskanych przez portal Spiders Web, oba jego kanały, z których większy miał 2,4 miliona subskrypcji, zostały permanentnie zbanowane. Sergiusz nie będzie mógł już nigdy założyć nowego kanału na tej platformie, a YouTube stał się drugą platformą, na której Nitro otrzymał dożywotniego bana, ponieważ wcześniej podobna sytuacja miała miejsce na Twitchu. Jak poinformował również wcześniej wymieniony przeze mnie portal, powołując się na biuro prasowe polskiego oddziału YouTube, decyzja o zablokowaniu go jest świadoma, a podczas tego zawieszenia twórca próbował obejść egzekwowanie zasad i używał innego kanału do publikowania treści, w wyniku czego oba kanały zostały zamknięte. To, co jest jednak najważniejsze, to timing momentu bana do Nitrozyniaka. 5 grudnia 2022 roku zostaje wypuszczony film na kanale Nie wiem, ale się dowiem, analiza działalności do Nitrozyniaka. Film kolegi, się odbierał ponad 800 tysięcy wyświetleń i szczerze mówiąc, odbiór filmu jest niesamowicie dobry, przynajmniej sądząc po komentarzach. Materiał, którego wielka wyrocznia internetu Wardęga nigdy nie miał jaj się podjąć. To będzie legendarny materiał. Oby tylko YouTube tego nie usunął. Internet zaczyna dojrzewać, czego dowodem są właśnie takie materiały. Mamy coraz więcej lat i nie będziemy udawać, że takie zachowanie jest w porządku. Fenomenalny film, niech bobry będą z tobą. 6 grudnia, czyli zaledwie dzień po publikacji filmu, Nitrozyniak zostaje permanentnie zbanowany na YouTube. Czy film Nie wiem, ale się dowiem miał wpływ na bana? Jak sam Bezi z kanału Nie wiem, ale się dowiem mówi w swoim materiale, na pewno tego nie zakładał i nie tego się spodziewał. To, że Nitrozyniak dostał bana, tego zupełnie nie zakładaliśmy. Jak sam Nitro odniósł się do tego materiału? Moim zdaniem ten film jest mocny. Jest bardzo mocny. Jest trafny w wielu częściach.
Widziałem go 4 razy od wczoraj i za każdym razem sobie myślałem o różnych rzeczach. Dużo mi też pomógł zrozumieć ten film. Oczywiście też nie ukrywajmy, że tam sporo też jest naciągniętej manipulacji i rzeczy wyrwanych z kontekstu, ale to nie zmienia faktu, że zarys tego filmu jest prawidłowy. Był prawidłowy wczoraj, był prawidłowy dzisiaj, byłby za 2 tygodnie prawidłowy. Co jednocześnie świadczy o tym, że Nitro przyjął krytykę za ten materiał, jednakże nie miał nawet czasu w tym przypadku w jakikolwiek się do tego odnieść, bo zaraz dzień później został zbanowany. Zapytacie się mnie w takim razie, za co Nitro Zyniek został dokładnie zbanowany? Jak możemy dowiedzieć się od biura prasowego YouTube, YouTube ma jasne wytyczne dla społeczności, które określają, co jest niedozwolone na platformie. Nitro Zyniek otrzymał ostrzeżenie za przesyłanie treści, które naruszają nasze zasady dotyczące nękania, a to spowodowało to zawieszenie uprawnień do publikowania. W tym czasie Nitro Zyniek próbował ominąć nasze zasady, używając innego kanału podczas tygodniowego zawieszenia. W rezultacie kanały Nitro Zyniek i Nitro zostały zamknięte. Obecność Sergiusza na kanale Sandry budziła ogromne kontrowersje, szczególnie ze względu na nałożoną na niego karę na YouTubie. Wydawało się, że jego partnerka balansowała na granicy złamania regulaminu YouTube, gdyż Górski mimo bana często występował na jej kanale, a przez kilka miesięcy władze platformy nie reagowały na te występy. Przypal 213 przesyła 9 zł i 75 groszy. Wuja, co dzisiaj można wygrać w kasynie? Dzisiaj mamy na kółeczku chuja do dupy. Aż w końcu kanał Slity został również zbanowany. Powody nałożonej kary nie są do końca jasne nawet dla samego Sergiusza, który powiedział w podcaście na Tarczywym, że nie wie, dlaczego Sandra dostała bana. Moja dziewczyna dostała bana na YouTube'a, do dzisiaj nie wiadomo w ogóle za co. Siemanko, siemanko, twój kanał łamie tam wytyczne dla społeczności. Tylko czy na pewno Nitro został zbanowany tylko i wyłącznie za to, że był na kanale Sandry? W końcu, gdyby tak miało być, to jest to absolutnie bez sensu, bo w takim razie ja powinienem dostać bana za ten materiał, nie wiem, ale się dowiem, powinien dostać bana za swój materiał i przede wszystkim Krzysztof Stanowski powinien dostać bana za to, że prezentował się w jakikolwiek sposób blisko dla Nitro Zyniaka na polskim YouTubie. Zgadzam się z tym, że rzeczywiście Nitro pojawiał się u niej najczęściej, ale to nie zmienia faktu, że to dalej ona prowadziła ten kanał. Drugi cios, o którym mówiłem, wydarzył się w 2021 roku i był to przede wszystkim ban przez Riot. Jak może... Nichuja to nie był cios, kurwa. Przestańmy się zachowywać, jakby ten ban Riotu coś zmienił. Przestałem marnować pieniądze tylko na polski e-sport. Przypal 213 przesyła 29 zł i 25 groszy. Dobra, jeden los poproszę. I Namaca daje gifta. Ale wygrałeś chuja do dupy, gratuluję! Możemy przeczytać na Cybersporcie, śledztwo zostało rozpoczęte w poprzednim miesiącu, kiedy to w mediach społecznościowych niemało mówiło się o Górskim. Był on jedną z głównych postaci wielu kontrowersyjnych dyskusji na Twitterze, a jedną z nich było niesmaczne przekomarzanie się z Karoliną Nieuczesaną Brodnicką, a jak informuje Riot, takie zachowanie zwróciło uwagę firmy, która zdecydowała się przejrzeć media społecznościowe i kanały streamingowe Nitro Zyniaka, a także jego zachowanie w samej grze. Riot doszedł do wniosku, że właściciel pompy przejawiał toksyczne działania na przestrzeni ostatnich miesięcy, a argumenty przedstawiane przez całą organizację nie usprawiedliwiają. To jednocześnie sforsowało Nitro do odsunięcia się jednocześnie ze sceny lolowej. Jego organizacja nie nazywała już się Pompa, tylko PDW, czyli Pozdrowienia do Więzienia. On sam prowadzenie organizacji oddał swojej dobrej znajomej i byłej menedżerce zespołu. Co ciekawe, akurat wtedy, kiedy odszedł on z Pompa Teamu, albo tak naprawdę odsunął się na bok, PDW udało się wygrać Mistrzostwo Polski, jednocześnie dostali się na Mistrzostwo Europy. Tego, co się orientuje, każdy z graczy zdecydowanie chwalił Nitro, przede wszystkim za to, że był on jednym z niewielu właścicielów organizacji, która płaciła na czas. Fenomen Nitro Zyniaka to złożona kwestia, którą można rozpatrywać z wielu perspektyw. Nitro stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego internetu, a jego twórczość wywołała ogromne... Powiem wam więcej, patrzcie, co wam pokażę. Z racji tego, że zostałem zbanowany przez Riot, to potem taki puchar mam za te Mistrzostwo Polski. Pozdro Riot, kurwa, niech moc będzie z wami. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. No. Ja pierdolę, byliście tacy skuteczni, stary. Jesteście tak skuteczni, kurwa, jak wasz balans w grze. Emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne. To, co jednak ludziom w Nitro się nie spodobało, to kwestia ataków na dzieci, która była bardzo kontrowersyjnym tematem. Aha. Nitro otwarcie krytykował ataki na swojego syna, jednocześnie sam kierując swoje działania w sposób, który często uderzał w dzieci innych. Wydaje mi się, że jesteś głupia jak córka twojego starego, wiesz? No ale kurwa, wyzywały mnie te kurwa małe Pokemony w internecie, to im odpowiadałem, no. A poza tym to jest AI. Czemu pachy nie ogoliłaś? A, dobra, to tłuszcz, sorry. Kolejna jednak zna...
Dobra, przepraszam, to nie było odpowiednie. No. A poza tym ja tylko te dzieci wyzywałem, kurwa, inni youtuberzy co innego robili. Znajomość, która zdecydowanie sprawiła, że popularność Nitra wzrosła, była wymiana zdań z Mają Staśko, która osobiście zarzucała mu toksyczność i zły wpływ. Tak, ja mam do ciebie takie pytanie. Co zmienia fakt, że siedzi tu 7 czy 8 mężczyzn i żadnej kobiety, niż jakby tu siedziało, nie wiem, 5 kobiet i 2 mężczyzn? Czy płeć jest wyznacznikiem tego, że argumenty są trafne i dyskusja jest na poziomie? Dziękuję za to. Jest jednak jeszcze jedna osoba, która zdecydowanie Nitrowi pomogła i jest to TakeFan, który był uważany... Co kurwa? TakeFiot! Nie no kurwa, idę się przejść. Nie, nie mogę kurwa, nie mogę. To jest kotwica kurwa mojej kariery. On wymyślił żart o 60-kilogramowych kobietach, które się kończą. Wiecie, kto pierwszy zaśpiewał piosenkę? Giga czat, rucham dzieci cały czas. On! On! TakeFiotson spierdolił mi życie, no! On! Rany i dalej często jest za głos rozsądku w internecie. To właśnie tego typu znajomość podbiła wiarygodność Nitrozyniaka i legitymizowała jego działalność. Z postacią tej... Jak kurwa? On podbił się głos rozsądku! Widzowie, gdzie jest film Twierdzenie przy ludziach? Krystian przesyła 10 zł. To niezły takefun wspierający XDDDD. Nie no, daj spokój no. Dobra, widzowie, jeszcze raz. O typu znajomość podbiła wiarygodność Nitrozyniaka i legitymizowała jego działalność. Z postacią tej kwana jest... O kurwa. Kacper przesyła 9 zł i 70 groszy. Witam szefa, pamiętam. Cielu złoty, fajnie tu jest, że przeszedłeś, ale stary, już mówiłem wielokrotnie. No, serio, ja chcę odbić od tego, bo to nie ma sensu. No kurwa, mi jest wstyd na ulicy. Udawanie małpy było zabawne 2 lata temu. Dziękuję za donata. Buziaczek. Mikrofon muted. Teraz się zmutuj i zrób małpkę. Mikrofon aktywuj. No, ale widzisz, no. I to był głos w rozsądku? Radochę! Teraz będzie małpka. Oglądajmy. Fan, który był uważany i dalej często jest za głos rozsądku w internecie. To właśnie... I jest to TakeFan, który był uważany i dalej często jest za głos rozsądku w internecie. To właśnie... Siema Polaki biedaki, idę nagrywać film i wkurwiać ludzi, czyli dzisiaj będę sobie tutaj udawał, że pierdzę, tak, będę zagadywał do nich i będę okradał rzeczy z koszyka, zobaczymy jak zareagują, zobaczmy. Tutaj, serio, tu jest. Weź, dawaj. Ja. Złotych. Dobra. Dobra, zjebałem się przed chwilą. Mogę wiedzieć, co ty odpierdalasz? Jeszcze raz? Czy mogę zapytać, co ty odpierdalasz? Po prostu na pewnym kanale dowiedziałem się, że jesteś osobą, która ma bardzo duże poważanie w internecie. Uchodzi za osobę racjonalną. Tak. I poniekąd legitymizowała mnie w internecie. A czekaj, ale kontekst. W jakim sensie cię legitymizowałem? No, że w momencie, kiedy zacząłem z tobą nagrywać, to ty przez to, że... jesteś poważną osobą, legitymizowałeś moje działania w internecie. Byłeś głosem rozsądku. Ale czy ja zostałem w tym momencie sprostowany, czy tak. Zostałem nazwany... sprostowany? Tak. To gramy za 15 minut. No dobra. To zobaczę to do końca.
Dobra. Tego typu znajomość podbiła wiarygodność Nitrozyniaka i legitymizowała jego działalność. Z postacią tej Kwana jest jeszcze jedna śmiejesz? Ciekawa historia. No bo kurwa, mówię, że legitymnie, no daj spokój, kurwa. Nie mogę tego słuchać, no. Ty mu zapłaciłeś? Dobra, odpalaj. Ja idę tego posłuchać w takim razie. Znaczy, ja sobie obejrzę to na live w takim razie jutro, no. Pojutrze znaczy, ale teraz końcówkę posłucham, aż mnie zaciekawiłeś. Włączaj. Masz. Dalej często jest za głos rozsądku w internecie. To właśnie tego typu znajomość podbiła wiarygodność Nitrozyniaka i legitymizowała jego działalność. Z postacią tej Kwana jest jeszcze jedna ciekawa historia. Popularni youtuberzy zostali skazani za wezwiska i groźby karalne wobec sąsiadów, a jak donosi Gazeta Wyborcza, sprawa rozpoczęła się 6 sierpnia 2020 roku, gdy Sergiusz Górski i Rafał Górniak transmitowali na żywo w wynajmowanym lokalu, a hałas przeszkadzał sąsiadom z małym dzieckiem. Gdy sąsiadka poprosiła o ciszę, spotkała się z obelgami, a jej mąż wyłączył... To nie jest prawda. Włączył bezpiecznik, odcinając youtuberom prąd, co doprowadziło do kłótni. Prokuratura twierdzi, że Dejkwan groził sąsiadom pobiciem i śmiercią, a Nitro wrócił z nożem i zniszczył jego rower. Wiadomo. Pragnę zauważyć, że Nitro rozpoczynał swoją karierę na YouTube w dobra, czasach, tylko platforma... czekaj, weź to zatrzymaj. No. Zacznijmy od tego, że ten gość powiedział nieprawdę, bo on powiedział, że ja zostałem oskarżony o to, że groziłem komuś śmiercią. Co jest nieprawdą, ja nie zostałem nawet oskarżony o grożenie komuś śmiercią, tylko ja zostałem oskarżony o groźby karalne w rozumieniu tego, że zaproponowałem mu wyjście na solóweczkę. Tam nie było, kurwa, żadnej mowy, więc jest to totalną nieprawdą, a sąsiad był cfelem i się solówki osrał, pozdro. Ela. Była jeszcze stosunkowo młoda i niewiele było twórców, którzy odważali się na tak otwarte i bezkompromisowe podejście do treści, tak jak jego. Jego kontrowersyjny język, używanie obraźliwych słów oraz brak barier w wyrażaniu opinii szybko przyciągały uwagę widzów, ponieważ ludzie często lubią słuchać rzeczy, których sami nie śmieliby się powiedzieć, co sprawiało, że Nitro stał się swoistym wyrazicielem ich ukrytych emocji i niezadowoleń. Fenomen Nitrozyniaka wynikał z unikalnego połączenia kontrowersyjnego stylu, emocjonalnych reakcji i szybkiego dostosowywania się do oczekiwań widowni, które zmieniały się wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Jego historia idealnie pokazuje, jak silny wpływ mogą mieć osobowości internetowe na społeczeństwo i dlaczego warto zwracać uwagę na etykę w tworzeniu treści online. Sam zapytałem się wielu moich znajomych youtuberów, co sądzą o Nitro i szczerze mówiąc 99% odpowiedzi, jakie otrzymałem, to, że mimo, że są o nim dosyć negatywne opinie, to Nitro zdecydowanie zyskuje przy bliższym poznaniu się. Tak, jestem mega przyjacielem. No. Obecnie streamuje on na Kiku, gdzie ma naprawdę przyzwoite wyświetlenie. Poza tym, jak dobrze wiemy, same zarobki na Kiku są o wiele lepsze od tych, które ma się na Twitchu. Co za tym idzie, sam nawet podział w donate'ów w tym przypadku jest kompletnie dominujący na korzyść Kika, więc raczej Nitro stricte na swój przydział finansowy raczej nie narzeka. Na sam koniec mam do was jedno pytanie. W przestrzeni wszystkich lat, w których mieliśmy Nitrozyniaka, czy uważacie, że był on bardziej pozytywną osobą w polskim internecie, czy raczej negatywną? Nie mogę się doczekać, żeby przeczytać wasze zdanie, gdyż po prostu najzwyczajniej w świecie jestem ciekawy, co wy uważacie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ale ten Mazur chyba nie jest ogólnie negatywnie nacechowany, jeżeli chodzi o przedstawienie w tej postaci, nie? Nie, taki był ten. Ale sprostowałem, tam była solóweczka, tam nie było groźby śmierci.